Elo, siemano, kapsono. Jest taka sprawa, że zrobiłem na PS4 pack opening za 100 tysięcy. I co? I nie trafiłem ani jednego walkoutu. Pozdro 600 i jej nie. Teraz będą paczki za pierwszą ligę, sezon ukończony na pierwszej lidze. Walczyłem o ligę elitarną, ale według jej miałem za słabe karty. A propos PlayStation 5, jeżeli macie jakiś link do PlayStation 5, dobry, nie, dajcie w komentarzach. Tu mnie w mieście Lubin była jedna oferta, nie, dwie oferty były, pierwszy za 3000 5 marca. Ale jak dzwoniłem do gościa, do gości był chamski, tam spytałem się go, czemu on sprzedaje konsolę za 3000, on, bo ma taki kaprys. Dobra, to i na kuriera czeka, to zrezygnowałem. Ale druga oferta była taka, że 3600 z dwoma padami, iPhone 22 i PS Plus. No i do niego przedzwoniłem, do tego typka, nie? I co? W poniedziałek już tak. Oferta jest aktualna, tak? Na chatę wbijaj do mnie. Udowodnię ci, że PlayStation mam, że działa, że wszystko. Po czym przedzwoń w czwartek, to się umówimy, bo teraz mam pracę i tak dalej, to się umówimy. No i co? Tak się umówiliśmy, że w czwartek zadzwoniłem, a on do mnie mówi, że jest klient, który daje 4000. Nie było klienta od od 8 lutego. Zadzwoniłem gdzieś w poniedziałek, nie wiem, to było w połowie marca. Trzy duże, rzadkie paczki i tak dalej. I dzwoniłem do niego i żebym przedzwonił w czwartek, bo w czwartek żebym przedzwonił. A ta oferta była z OLX, nie? Tam miał dobre recenzje, wszystko. Tam parę gier posprzedawał. Z PS4 sprzedawał gierki. Z PS5. No i był git, nie? Jeżeli chodzi o oceny graczy, nie? Na OLX. Ale no i tak o. No i dobra, w poniedziałek dzwonię. Mówię do niego, że 3600 jest oferta, tak, zgadza się. Wszystko tam i tam. To w czwartek przedwoń, to się umówimy, czy w czwartek przyjdziesz, czy w piątek. No i dobra. Nagle oferta za 3600 z OLX-a znika. I pojawia się, dlatego ten sam gościu, nie, ten sam nick, to wszystko za 4000. We wtorek się ono pojawia, ta oferta. Dzwonię w środę. On do mnie mówi, żebym ja dzwonił jutro, w czwartek, to jutro się na pewno umówimy, bo ja się jeszcze zastanawiam, bo jest klient na 4000. Dobra, dzwonię do niego w czwartek, a on do mnie mówi, jednak jest klient za 4000, jeżeli ten klient się rozmyśli, to dam panu znać. Oszust, bo jak jest klient, to oferta znika, to Elixa i jest kupione, jest wszystko, nie? I niby klient, jak się rozmyśli, nie? W poniedziałek od 8 lutego do połowy marca nie mógł sprzedać konsoli za 3600. A w dwa dni od mojej rozmowy już jest klient za 4000. Brak słów, nie? To widzicie, jaki ja trafiałem karty za... No i myślałem, że już na pewno kupię, że to nie jest oszust. Oszukał mnie. No i posprzedawałem dwie karty. Za dwie karty dostałem 100 tysięcy. Za 100 tysięcy zrobiłem pack opening, gdzie nie trafiłem nic. I miałem kantę i kantę właśnie sprzedałem, bo myślałem, że wiesz, że pójdę do niego, kupię i tak dalej, nie? Nawet bym dał 3800, ale on oczywiście 4000, bo frajer myślał, że sobie jakiegoś idiotę znalazł i ja potrzebuję na gwałt PlayStation i powiem mu, gościu, weź, dobra, to ja przebijam 4100. Nie ze mną takie numery.
co, na to wychodzi, że PlayStation 5 jeszcze nie będę miał. Dzwoniłem do XCOM, dzwoniłem wszędzie, nigdzie nie ma. Mam kasę, ale nie mam, na PlayStation mam kasę, ale nie mam, nie ma dostępności. Jedynie co to mogę zrobić, to idę do jakiegoś gościa, co naprawiają jakieś tam rzeczy i pytam się, czy mi przeczyści konsolę, nie? Bo nie będę naprawiał dysku, bo po co mi dysk na płyty dawać, nie? I tyle, nie? A jak będzie oferta jakaś dostępna z PlayStation 5, to od razu kupuję, nie? Co mogę powiedzieć? No Mateusz niby sprzedawał konsolę za tam 3000 tam miałem się zastanawiać, ale na drugi dzień oczywiście już, bo ja mu miałem tego samego dnia powiedzieć, czy ja będę kupował, czy nie. Gdyby on poczekał do czwartku, Mateusz.pl, to bym do niego przedzwonił, nie? Teraz, nie? A coś chciałem powiedzieć. A czy ma tą konsolę, nie? I bym kupił. No ale on na drugi dzień już od razu sprzedał, od razu wszystko. Pyk, pyk, pyk. Tego samego nie miałem mu ten. A jak ty, bo wiesz, bo oferta była u mnie w mieście i 5 minut autem i jestem u niego na chacie, nie? A do Mateusza bym musiał jechać, to jest trochę bliżej, ileś tam kilometrów do Poznania on ma tam i tam bym jechał 3-4 godziny, nie? Do niego mam, nie? Gdzieś tak autem, nie? I się nie opłacało, bo ile bym wydał na paliwo, nie? Paliwo drogie teraz. Dlatego musicie mnie zrozumieć, że ja od razu nie powiedziałem mu, że kupuję, nie? No i tyle, jeżeli chodzi o PlayStation 5. Tu zrobiłem potrójną rozbudowę 85+. To będzie w następnym odcinku. Także takie widzicie, jakie były jakiego oszusta znalazłem u mnie w mieście. Przemysław z Lubin, nie kupujcie nic od niego, bo on podwyższa cenę. Oszust. W poniedziałek mówi, że jest za 3600 oferta, w środę jeszcze mówi, żebym do niego przydzwonił w czwartek, a w czwartek mówi, że jednak jest klient za 4000. Klienta nie było za 3600 od 8 lutego do połowy marca, a nagle w dwa dni od mojej rozmowy się do nas, od mojego telefonu się do nas PlayStation 5, nie? Drugi gościu to już za 3000, to już oferta znikła, bo jak ja zacząłem z nim rozmawiać, za 3000 oferta, 5 marca była ona dana, ja chyba 15 marca dzwoniłem, czy tam 13, już nie pamiętam, to wszystko było git, niby jest już oferta ze zdjęciem na OLX-ie, dostępna, nówka, sztuka, wszystko, a jak do niego dzwoniłem, to on mi mówił, że czeka na PlayStation, że kurier ma mu przesłać PlayStation za 2-3 dni, nie, żebym przedzwonił, nie? A jak się go pytałem, dlaczego pan jeszcze nie ma PlayStation, a już pan sprzedaje? A on mówi, bo mam taki kaprys, nie? To ja dziękuję bardzo za takiego idiotę, nie? Także u nas w mieście tym Lubin to jest podobani są ludzie. Górnicy to dużo zarabiają i wiesz, tak na gwałt nie potrzebują pieniędzy, bo oni dużo zarabiają, to wystawiają ofertę i potem, tak jak widzisz, tak jak mówiłem, nie, podwyższają. Na Allegro z mojego miasta w ogóle nie ma oferty, a w Legnicy też nie ma, a patrzyłem Wrocław, no to do Wrocławia nie będę jeździł. No i co, no i teraz się jedyne co, to mogę się pochodzić, popytać o to, czy u mnie w mieście nie naprawiają PlayStation i żeby mi wyczyścił wszystko drogi, no to zapłacę te 200-300 zł. No i do listopada poszukam PlayStation, żeby mieć na FIFA 23, nie? Czyli co, czyli będę musiał patrzeć codziennie na ofertę, nie? Niby była jakaś oferta za 3111 w tym
Media Expert, ale potem to było w piątek, a w poniedziałek już kurde wyprzedane. Już nie ma tej oferty, nie? Brak słów. Także tak to wygląda właśnie na temat PlayStation 5. Mam, mam kasę, a nie mam tego. Nie ma dostępności nigdzie. Do 3800 mogę dać, powyżej nie. Nie będę kupował u Januszy za 4,5, za 5. Bo patrzyłem na ceny, to brak słów. I taka jest właśnie informacja, nie? Popytam się u mnie w mieście, już zapłacę 200, 300, 400, zapłacę za naprawę. No, będę chciał po prostu, żeby mi wyczyścił, żeby mi nie tak nie wyła, i bo mi się już wyłącza. I a nie muszę mieć wejścia na płyty tam, dodatkowo nie będę płacił, nie? Żeby mi naprawiał na płyty, bo mam wszystko, większość gier na dysku, nie? Jakby mi tak naprawiliby, nie? Na konsolę PlayStation 4, mi by naprawili tego konsolę, nie? Nie byłaby tak, to wrócą live'y, nie? I z różnych gier będzie, nie? Z GTA, z FIFA wtedy będzie z różnych gier, no bo na przykład mam tak często, że na FIFA najdłużej mogę grać, bo tak się nie przegrzewa konsola, a w inne gry to po 15-20 minutach się wyłącza sam PlayStation, nie? O to chodzi, nie? Ja bym robił live'y, tylko mi się PlayStation wyłącza teraz, nie? I powiem wam tak, że tu widzicie SBC, jak ja robiłem sobie do tego robicia, trafiłem z piku 80+, nie, 81+. No, a sam ten, sama paczka będzie w następnym odcinku, nie? Także tak to wygląda, nie? Znalazłem dwóch oszustów u mnie w mieście. W Legnicy nie ma oferty, nie? No i się dzisiaj popytam, nie? Także dzięki. Albo nie, jeszcze dogram wam, co tutaj trafiłem. Tu jest te brujne. To miało być w osobnym odcinku, no ale niech będzie, nie? Także tak jak mówię właśnie, popytam się o naprawę tego playa. Może tutaj by trzeba było wyczyścić playa i dać tą pastę termoizolacyjną, czy jak ktoś tam. No i chyba tak to się nazywa, nie wiem, że pasta. I po prostu tam, że nie działa tam na płyty, to mam to gdzieś, bo mam na dysku płyty to. I bym wtedy robił live'y, często live'y bym robił, nie? Często bym robił live'y. By wróciły pierwsze wrażenia i to, ale ze starych gierek, nie? Bo nowe gierki to bym ukończył na PlayStation 5, nie? Tak, żebym mógł na przykład grać, nie wiem, w GTA, w różne starsze gierki, nie? Te, które jeszcze nie ukończyłem, nie? Na przykład w Gothica bym przechodził, nie? Tylko muszę się popytać, stwierdziłem, że jak już jest beznadziejna dostępność PlayStation 5, to ten, to może jeszcze, wiesz, wakacje, czy w listopadzie jeszcze będzie ten, a jak nie w listopadzie, to może w grudniu, nie? Na święta będzie oferta. Także będę sprawdzał codziennie, czy jest oferta, dzwonił. A PlayStation 5 ten miał być, ale gościu mnie oszukał. Miał wystawione za 3600, a na koniec za... skasował tą ofertę i dał 4000. To po co w środę mógł powiedzieć, że już jest oferta za 4000? Czemu kazał mi, znaczy czemu mówił mi, żebym przydzwonił do niego w czwartek, się z nim umawiał? Już wiedział w środę, że jednak anuluje to i czeka na klienta za 4000. Bo co, bo myślał, że ja w czwartek mu powiem, to ja przebijam na 4100? No chyba coś... Także ja będę grał dalej na PlayStation 4. No nie ma PlayStation 5 dostępności, także jak widzicie, trzeba po prostu koczować, codziennie sprawdzać
o 12 na przykład, jak jest oferta, to od razu dzwonić, od razu zamawiać. Nie, że ty dzwonisz, się pytasz i się zastanawiasz, tylko od razu musisz zamawiać, bo za 2-3 godziny już nie ma PlayStation, nie? Już nie ma na stanie, nie? Także taka to jest oferta. Miałem mieć już w czwartek albo w piątek PlayStation, ale gościu zmienił zdanie. Oszukał mnie frajer. To po prostu tu u mnie mieć są sami frajerzy. Jeżeli zastanawiacie się, czy tutaj nie przyjechać do Lubin, Dolnośląskie, to odradzam to miasto. To miasto jest porąbane, nie? A ludzie są chamscy i buraki takie typowe, nie? Gościu mówi w poniedziałek, że jest oferta, wszystko w porządku, a w czwartek już mówi, że nie ma tej oferty. Brak słów.